Dámy a pánové, závisláci, zaklínači a zaklínačky, jdeme vyřešit Radovidův problém s Filipou Eilhart, jak jsem slíbil, a uvidíme, jestli nám zbyde čas ještě na něco jiného. Možná bychom mohli ještě někam zaskočit. Takže jsme zase konečně jednou v přírodě, konečně nás ovává zase ten příjemný vánek a Klepna se konečně zase pořádně protáhla ty svoje kopita, ale není času na zbyt a musíme vyrazit, zjistit, kde ta Filipa teda je a co s ní provedem. Ale s kým to máme řešit tady? Haló? Teraz trudněji o gładką czarownicę. Gówno mě to obchodzi. Mamy rozkaz przeczesać jaskinie i zrobimy to. W wiecznym płomieniu nasze grzechy spłoną. A, vypadá to, že tam dostali trochu na pierdol. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty, jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Sposób na kłopoty. Przysyła mnie Radowid. A, to ty, czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj, potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Dobra robota. Oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteśmy. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Mhm. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Te, lovci čarodějnic tam dostanou na prdel a pak ještě říkaj, nemyslíš si, že my půjdeme pro tvoji mrtvolu? Kamaráde, já jsem ten jedinej, kdo tam prostě přežije. Ajajaj, počkej, ne, radši po schůdkách. Nicméně, tady v tomto místě se nám skrývá ještě jedna věc, ale myslím, že ji teď asi nebudu otevírat, protože tam je zase část zaklínačského vybavení. A jak jsem říkal, chci ty zaklínačské vybavení potom natočit zvlášť, ale až na vyšším levelu, no. No. Kam máme strčit nebo vrtošit ten kámen, okej? Okay. Je jednoduchý. Tak. To bychom měli. A pokračujeme dále. Aj ta krajta, portály. Kryjówka, jeśli jest się sobą, nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. No to určitě, no. Ty vole, to je vejška. Krucinál, je tady ještě někde něco zajímavého? Ha, počkej, tady bude asi jenom východ. Ty vole, ne! Bože, teď mě normálně polil pot, že se nestihne ten Geralt zastavit, já tam vlítnu. No nic. Portály, švětné. Portály. A ty plovci pravdě při nich hřebali. Děla. Věc, kterou Geralt úplně z duše nenávidí. Tak, nějaký ten odpádek. Flaky se převracají. Ale tady se něco skovává. Ta šalotka vystřempěla na břehu. To sovi pírko. Sovi pírko. Je chudinka mrtvolka. A druhá.
No, chlapci, moc vám to nevyšlo, koukám. I když by mě zajímalo, co je tam teda zabilo. Aj, už to chápu, okej. Okay. Už vím, co je zabilo. Jo, ale ten je nějaký odolný, tenhle ten nekr. A pojď. Počkej, jak se tady může zahrabávat? Já chápu, že nekři se zahrabávají, ale... Jak se mu povedlo zahrabat se do toho... skalního podlaží? Bardzo divné. Ale další nekr. Doza, hezky doza, pojď! Mám ten art nějaký slabý. Aj, ta krajta. Měl bych si získat konečně tu... ten armor grifa. Že ten podporuje... Ty vole, mám nějaký rozbitý hadříky. Ten podporuje samozřejmě... sílu znamení, což by se mi momentálně docela rozhodilo. Ale nejdřív je nutno opravit naše vybavení. Nakolik je to poničený? 50%. Tak, to bychom měli a ještě musíme opravit armor. A ten je rozbitý taky na 50%, ok? To zatím stačí. Když tak to pak opravím u opraváře. Cholera, ten je neaktivní. Může dá se go jakoš uruchomit. Takže páně... ognivo zasilające portál. Nedělá. Může dá se je naladovat kterým ze znaków. Jo, my nemáme, ale... Počkej, to není prázdný, to stačí akorát zapnout. Jo, takhle. Nemyslel, teraz že musím ten krystal nejdřív najít. Dalo se. Ognivo uruchomilo portál. Heleme se na něj. Žijící. Schovaj to, bo se pokaleczysz. Zaraz. Ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans albo może nawet medal. Okej, także tobie idzie o to, aby cię ctili jako wielkiego bojownika. Nie wiem, jestli ci to powiedzie, ale można masz jakieś info. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Rosontil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Tady se chciej setkat, jo? Dobra. Wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Krucynal Himmelhergot! Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. Haha, jsem hodnej loveček. Dobrá práce. No, hele, dostali jsme za to 40 XPček. Ty se nikdy nestratěj. A kamže máme ten krystal? Jo, tady. No dobrá, teraz třeba go jakož uruchomit. Jo, aktivovat, víme, Ardem. Přestaň tam hladit ten krystal a nech mě dělat moji práci. Jsem se lík, že se neotevře. Oh, krasavci. Co já vím, tak na ně funguje axí, ale problém je, že oni jsou tak rychlí. No, to říkám.
Oni jsou tak rychlí, ty šmejdi mrňaví. Že oni sem třikrát dojdou, než já to vykouzlím. Kráso. No, dobře dostávám. Ok, je na čase pustit trochu těchhle tvarů. Hej, tak rajta, musíme chvilku počkat, než se trochu doléčíme. Tak pojď ty hnido! Jsou nějaký držáci tyhle ty nekři. No. Mrtví jsou, to je důležitý. Ale další pírko? Kolejné pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Tak, vybereme si tady ty mrtvoly. A tam byla nějaká díra. Co jest v díře? Další nekři. Aha. Se podívám, jestli já tady nemám to, petardy, které by mi pomohly. A hlavně... Chce to nějaký olejček. Kde je ten olejček proti nekrofágům tady? Tak. O, tunel. Ciekawe, dokąd prowadzi. Bum ho! Jest i ognia. Proč nemám vyndaný meč pro boha? Ty kráso, já tady dostanu. Ok, dva zalezli. Mám čas sejmout toho jednoho tady. Ty svině, oni ani nechtějí spadnout na zem. Mě nejvíc drásá, když musím bojovat s těma skřetama v úzkých malých místnostkách. Je to hrozně nepříjemný, každopádně nekři se tady hlídali krystal. Ale já jsem jim ho vyrval z těch jejich hnusných malých ručiček. Každopádně tady zase umřel nějaký chudák. Ach jo. Na co si říkají lovci čarodějní, když pak nedělej nic jiného, než umíraj. Počkej, není tady nahoru něco za rohem. Ani, tady houby. Tady byla akorát cesta k tomu krystalu, jo. Myslel jsem, že tam bude něco zajímavějšího, ale... Co se dá dělat? No! Dáme si sem zase ten krystalik. Nehlaď ho! A jdeme dál. To musí být nejnižší poziom. No, hurá, taky konečně jsme se dostali na to nejnižší patro. Zaplet pámbu. Já už jsem si myslel, že se sem v životě nedostanem. Ale koukám, že tady byli už. No tady je mrtvol. To jich tady bylo tolik a ani jeden to v odsetě... Nebo vlastně jo, říkali, že snad tři se vrátili, že jo. Jsou tady nějaký předměty hodné ukradení pro našeho známého zaklínače Geralta. No, nějaký věci tu jsou. Do toho portálu rozhodně zatím nejdu. Není třeba. Jo, tam něco je. Já mám taky pocit, že se tam něco hejbe. Tam bude nějaký golemák zase. Jak mají čarodějové ve zvyku. No, samozřejmě. Jak jinak? Co to je za golema? No to, nemohu to je ohnivej golem. Oj, kurňa. Ty jsi pěkně nasraný golem. Proč do něj zase mlátím pro boha rukama? Tak.
Olej proti magickým bytostem. Kde je? Krucinál, kde je? Tady. Olej proti magickým bytostem. A jdem. Petrio filtr. Tak pojď ty sráči. Vedle, kámo. Ty, ale já hořím. Když jsem nablízko, tak... Hele, já ho zkusím uhasit, hajzla. No, vidíš, že to jde. Hej, ale on... Dobrý rány dávám. Naštěstí na něj úplně bohatě... Aj tak, rajta. Hej, ale... Ty se nezdáš, kámo. Už je zase zapálený. Do prdele, já mu tam vlíknu do té druhé rány. Ajajajajaj. Ty jakože jsem zase zapálený. Proboha, ne! Neumírej, Geralte! Ty vole. To, co mi zase porobil. Hajzle, jeden zasratý. OK, tak tohle bylo sakra hodně těsný. Já jsem netušil, že s ním budu mít takovéhle problémy. Zvládnul jsem to, ale jenom hodně těsně, tyjo. Hodně těsně. Hele, tady určitě i Filipa schovává nějaký dárečky. Pojď, dej mi ty dobrutky. Nemá tady žádný do... Jo, hele, tady nějaká bedinka. Dvě meritový odlitek, zářící ruda, no to je přesně to, co jsem potřeboval. No a zlomený hrábě, tak ty si mohla nechat. Celá Filipa. Hej, ale... Běž, Geralte. Tady něco je ještě? No jo. Popel. Popel ten já vždycky chtěl. No, nicméně, jdeme zjistit. Co tady ta Filipa vyváděla? Nebo jestli zde ještě pořád je? Łóżko, stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. Ale Filipa nigdy, kámo. Ty, ale tady je to celý rozmlácený. Dost pochybuju o tom, že by to Filipa chtěla nechat v tomhletom stavu. Podle mě tady už docela dlouho není. A možná proto, že někdo odhalil ten její úkryt. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo s kýmž valčila, albo užila jich do svojich experimentů. No, to s těma experimentama to bude pravděpodobnější. Že Filipa je experimentátorka. Zakrvavené narzędzia chirurgiczne. Filipa přeprovázala tu jakąś operaci. No, někoho operovala, jestli náhodou neoperovala sebe. Aby si navrátila zrak. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. No tak to většinou przy operacji potrzebujesz, że jo? Dezinfekcji. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Sakra, dozwijmy się, co tady wywadziła. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. A nebo... Nebo se jí vymknul z kontroly ten její ohnivý ementál. A proto... Kryształ z megaskopu. Mocno okruszony. Tris będzie wiedziała, co s tím zrobić. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Jo, ale tak... Może kryształ z kryształ z megaskopu, tak ho tam dej a přečteme si zprávy, ne? Megaskop. Ne, nejde to. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. To je všechno? Nemůže být všechna informace, ne? Co tady jsou?
Promluv si s Triss o krystalu o Filipa Megaskopu, okej, okay. Řekni radovědu, co se dozvěděl o Filipě. Takže to je všechno, už jíst tady toho nebude. Dobrá. Jdeme. Je čas jít zpátky. Co tady dole, není tam nějaký dáreček? Tam dost často bejvá nějaká bedna. Ale víš co, vylíz se dá vždycky. Něco tam je, hele. Mrtvola. Florény. Meč ze stříbrného města. A další florény. No vidíš to. A kdybych tam nešel, tak to nenajdu. Koukám, že to budu muset zase zesvětlit trochu v tom. Ve střihovacím programu. Aby bylo vůbec něco vidět. Že... Já to vidím světle, ale na tom UPSku je to hrozně tmavý. Himmelherr Gott. No jsem zvědavej, co mi na to řeknou lovci čarodějnic. Ale to jsem tady zapomněl, jo. Jak se mi to povedlo. Líste milostná? Hele, dopis. Dopis Filipě. Drahá Filipo, zatím píši tyto řádky, usrkávám tvůj oblíbený koktejl na terase sídla mého otce v Metině a říkám si, co si sakra myslíš. Pochopila bych, kdyby tě prostě začalo nudit. Připustila bych, že pár, který jsme tvořili, se ti prostě nezamlouval, nebo že jsi našel mladší jezdčí model. Ale pro lásku všech zatracených bohů. Dijkstra? To při vší úctě břichaté prase? Místo mě? Nevím, jestli neskoušíš mé směsi, které ti pošramotily mozek, nebo jestli je to třeba zase jedna z těch tvých her, ale i kdyby ses k tomu primitivovi musela vloudit, z politických důvodů nechápu, proč by to mělo znamenat konec našeho vztahu. Konec konců, nebylo by to poprvé, co bychom museli svou lásku skrývat. Jajajaj. Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Možná bychom se měli zeptat Dijkstry, co to znamená? To by mohlo být docela zajímavý zjištění. Nicméně teď nás čekají lovci čarodějnic a my jim nic neřekneme, protože si všechno necháme pro sebe. A nebo nějaký blábol jim řekneme. To bude nejlepší. Tak Filipa se to rozdávala s nějakou kočičandou. Třeba bylo jít za ní. A ukončila s ní vztah kvůli Dijkstrovi. Ta ženská je blázen. Žiješ. Znalazłeś coś? No. Vůbec nic, nebo do toho ti nic není? Nie twoja sprawa. Mylisz się. Służę królowi i wszystko, co go dotyczy, jest moją sprawą. Oddawaj cokolwiek tam znalazłeś. Przekażemy to królowi. Jo, aby vy jste dostali odměnu za to, no nasrat. Já potřebuji vědět, co v tom je. Zapomínáš je. Rozkazy zachovaj dla svojich lidí. Jak sobě życzyš? Brať go! Tak, jo, chlapci. Chce go živého! Uvaga! Zabiju go! Hej, ale uskakuj! Aj ta krajta! Do prdele! Málo místa! Úplně nenávidím, když mám málo místa! Pobíte se navzájem, vy šulínci! No hele, jeden podpálený, druhej mrtvej! Tak to, s váma si to rozdám už na ferovku. Počkej, není náhodou tady ten cápek ten, co chtěl nějaký zásluhy? Co si myslel, že se tam bude dít něco zajímavého? Jo, dělo se tady něco zajímavého, pobil svoje kamarády. Šikovnej kluk, šikovnej. Já nemůžu pryč. Himmelherr Gott. No dále. Kamaráde, já si myslím, že za tohle by tě tvoje mamika pochválila, za to, že jsi tady pobil
své soukmenovce. Hej, ale krucina, ale jak možný, že to neodrážím? Oj, přímo, ty vole, do plic. Kamarádi, zlatí moji. Hold, dopadlo to tak, jak to dopadnout mělo. Nicméně tady ta skrýž pro nás zůstane stále tajemstvím. Protože je tam prostě a jednoduše část. Nebo já vám aspoň ukážu, jak to tam vypadá. Tak. Tady v té bedně. Nebo bedně. A v té mrtvole. Je kočičí meč. Ale necháme to tady, protože to budu potom potřebovat. Tak. No nic, hele. Vlítneme za Radovidem. Nebo počkej, my musíme nejdřív za Triss. My musíme... Počkej, oni byli jenom tam ty dole. Aha, já jsem se bál, že se budu muset rvát ještě nahoře. A tady by mi to zrovna tolik nevadilo, že tady je místa habaděj. No nic, hele, jdeme za Triss. A jdeme zjistit o tom megaskupu nějaký info. Nicméně, on tam je s ní ještě jeden úkol. A ten já bych nerad hnedka aktivoval. Ten budeme totiž udělat příště. Tak. Co to tady je na tom náměstí? Tylko mě, Zolostia, jeden zákup v Kenicu. Jakoś tak, zapraszam na Jo, závody ve Gelbudu, ale to já ještě nechci. My teď potřebujeme najít Triss Ranunsul. Jsem zvědavý, jakou pěknou novinku nám řekne. Elfia krev, co? Počkej, já jdu. Jdu špatně? Ne. Jsem si říkal, že jdu dobře, proč mě to táhlo, tudy kudy mě to táhlo. Strašně bladí. Uzbrojené oprchy v městě. Skandal. To on zawsze taki krzywy był? Tak. Ježiš, to zase bude propovídka. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam, żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Nie, to było słabý. Ani żadną odpowiedź ode mnie nie chcieli. Szkoda, że to nie było jak w jedničce. Chcipni, babo. A se tady něco ukrást? No jo. Tohle je slušný dům. Tady se všechno totiž válí tak, aby se to dostalo do těch správných rukou. Do Geraltových rukou. Tak. Triss. Geralt, mám problém. Moglibyš mi o tom porozmávat? Ty máš problém? Já vidím, že máš problém. Máš nohy zabořený v podlaze. To je velký problém. Tak, Geralt? Rozmawiałem z Radowidem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Bydlak. Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom. Oczywiście odrzuciłeś ofertę. Nie. Geralt, wiesz, co on jej zrobił. Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę. A sam byłem ciekaw, co się z nią stało. I? Ustaliłeś coś? Schowała się w elfich ruinach pod Nowigradem. To tam się zaszyła po ucieczce Lok Muin. Chyba przeprowadzała tam jakieś eksperymenty. Może to powie nam coś więcej. Kryształ z megaskopu. Uszkodzony, ale może ciągle działa. Francesca też się waha. Obie z Idą nie chcą decydować w ciemno. Przestaną się wahać, gdy namówimy Keire i Fringille. Fringilla jest już po naszej stronie, musi tylko pozamykać sprawy w Nilfgaardzie i przyłączy się do nas. Świetnie, więc zostaje tylko Keira. Problem w tym, że ciągle nie wiem, gdzie jest. A Yennefer i Triss? Yennefer nigdy nie należała do loży, a Triss? Cóż, zobaczymy. Kiedy odzyskam wzrok, wybieram się do Nowigradu, do Artura de Vlester. Triss podobno też bawi w mieście. A ty ciągle przy swoim? Phil, wybacz, że to powiem, ale nie uda ci się samej zregenerować oczu.
Wilgefortzowi się udało. Zastosuje tę samą metodę. Wyhoduje tkankę na szlachetnych kamieniach. To szaleństwo. Trzeba pomocy. To niebezpieczne. Koniec. Więcej nie da się odtworzyć. Nie. Dobrze zrozumiałem? Filipa chciała przywrócić sobie wzrok? Z tego, co ja zrozumiałam, to planowała wyhodować tkankę na kamieniach szlachetnych. To by się zgadzało. W jej kryjówce znalazłem okrwawione Agaty. Gdyby jej się udało, byłaby drugą osobą na świecie, która tego dokonała. Dla mnie ciekawsze było to, co mówiły o Loży. Czyli co konkretnie? Padły imiona wszystkich najpotężniejszych czarodziejek, byłych członkiń Loży. Najwyraźniej chcą ją reaktywować. To dobrze czy źle? Zależy dla kogo. Filipa zawsze twierdziła, że jeżeli zginie magia, zginie ten świat, a Loża miała chronić interesy czarodziejów. Z kolei Radowidowi i cesarzowi byłoby to na pewno nie w smak. Obaj musieliby się liczyć z naszym zdaniem, a żaden nie lubi dzielić się władzą. Z naszym zdaniem? Znaczy, że chcesz się do nich przyłączyć? Nie, mam inne plany. Co zamierzasz zrobić z kryształem? Właśnie się zastanawiam. Założę się, że Radowid byłby nim żywo zainteresowany. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać. No! Czemu nie? Co prawda miałem przyprowadzić Filipa, ale może i tym się zadowoli. Chyba nie mówisz poważnie. Radowid nienawidzi magów, a Filip w szczególności. Jeśli wpadnie w jego ręce, drugi raz nie wyjdzie z nich żywa. A proč ne? Teď v tom krystalu je jenom napsaný, nebo bylo tam řečeno, že si chce obnovit oči a že chce dát dohromady znova Loži. Ale vůbec nic tam není o tom, kde by se měla nacházet. Tak jestli tu informace mít bude nebo nebude, je vlastně v podstatě jedno, že jo? Jedině v případě, že by našel tu druhou čarodějku a ta by mu to prozradila. Ale co? Já mu ten krystal dávat nemusím, že jo? Racja, mógłby naprowadzić Redańczyków na kolejny trop. Może lepiej, żebyś ty go zatrzymała. O wiele lepiej. U mnie będzie bezpieczny. Spróbuję rzucić na niego zaklęcia diagnozujące. Może dowiem się czegoś więcej. Powodzenia. Tak można, że się dozwie jeszcze nieco innego. Mam problem. A ja wiem, masz zarażeni nohy w podla... Poczekaj, już się tam nie ma zarażeni, ty boty. Ty nohy teda. No, holka, musíš ještě vydržet, já přijdu ještě jednou. Ale teď momentálně musím rychle za Radovidem, abych mu řekl, že jsem nic nenašel. To bylo tak strašně pustý místo, že jediný, co tam bylo, byl golem a pár bed... Ale ne, prdím na to. Nebudu se zapojovat do těch soubojů. To bych mohl dělat do nekonečna. Nicméně, já se tady označím rozcestník a jedeme do Oxenfurtu za Radovidem. Ať ho máme z krku, toho hajzlíka, plešatýho. Co ten tady klečí? Ho nechtějí pustit dovnitř, bo co? Já jsem nechtěl ten. Uprchlík a chce do města, ale nikdo ho tam očividně nechce pustit. Co se dá dělat, no? Život je tvrdý, kamaráde. Já vůbec nechápu, proč vždycky, když se deportuješ, tak on vždycky dá tu pěstí. No, nicméně. Hola. Chceme na loď. Přišedlem porozmávět o zleceniu. Zleceniu? A tak, podpisywałem. Poczekaj, to jaka zakazka. Ponoć jakiś stwór atakuje samotnych przechodniów i porzuca ciała w oksenfurskich rynsztokach. A czemu sami się tym nie zajmiecie? Bo musimy wygrać tę pierdoloną wojnę i nie mamy czasu na wycieranie rynsztoków?
Já teď přemýšlím, jestli dám, jestli když dám, nemám čas, že jestli ten úkol tady bude potom. Každopádně, hele, je to redanskej. A chce vyhrát válku. Jak si řekneme o větší obměnu, on by mi stejně víc nedal. Nagrody. Jak se spíšeš, nebudeš narzekal. Redańska armia to nie banda obdartusów, których nie stać na wynajęcie Wiedźmina. Každopádně já nevím, kolik si můžu teda říct, řekněme 330. A uvidíme, co on na to. Widzę, že poszedłeś po rozum do głowy i zaczynasz mówić do rzeczy, ale to jeszcze pořád ciągle je to moc, za dużo. OK. Tak co... 290... 300, hele. Řekněme 300. Widzę, že poszedłeś po rozum do głowy. Krucinál. Tak 285, kamaráde, nic nejdu. No dobře. Tyle mohu ti zaplatit. Jsem rád, že jsme se domluvili. Vezme zlecení, ale muszę poznać więcej szczegółów. Dowiesz się wszystkiego, co wiem. Krucinál, ale tohle teď tady nemám čas a potřebuji za Radovinem. Chciałbym obejrzeć ciała ofiar. Trupy jak trupy. Gdy obejrzę rany, będę wiedział, jaki potwór ich zabił. Zapytaj naszego Konowała, czy ciała są już spalone. Pewnie siedzi w tej chacie nad rzeką, gdzie urządzili kostnicę. Są jacyś świadkowie? Ktoś widział te bestie? Jakaś kobieta przeżyła atak. Powiadają, że od tamtego czasu nie trzeźwieje, więc szukałbym jej w karczmie w Oxenfurcie. Nie będzie żadnych problemów z nagrodą, prawda? Nie będzie. Chcę to mieć z głowy. Okej. Okay. No, każdopádnie teraz zaleźliśmy sobie nową zakázku, ale problem jest, że Oxenfurtský opilec jest przecież jenom na wyższy level, niż ja momentalnie mam. Ale krucinál, z kim ja mam teda mluvit, abych se dostal na tu loď? Jo, tady s tím. Okręty do królewskiej mości Radovida V. króla Redani. Czego tu szukasz? Czego tu szukasz? No, nieco o Filipie. Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Eilhard. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku. Mam cię na oku? No samozřejmě, że nie budesz mi na oku, když jdu ke králi. Wiedźminie, jakieś postępy? Znalazłeś Eilhard? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Doprawdy? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Nie, ale mogę dać słowo. Słowo? Możesz dać słowo? Wybacz, ale w słowa to właśnie Eilhard nauczyła mnie wątpić. Zatem nie mamy o czym rozmawiać. Żegnam. To bylo takhle jednoduchý, prostě mu jenom říct, že se snaží Filipa získat zpátky zrak a tím jsme to ukončili. Ten Radovid je bláhovej, všemu uvěří, nechá se obalamutit úplně jednoduchou jenom informací, která mu je stejně k prdu. No nic. Tímto jsme začali úkol Oxenfurtský opilec, jenomže na ten my určitě momentálně ještě nemáme, takže ten si musíme nechat na příště. Já vám to velice rád potom připomenu, až to přijde ten čas. No, nicméně, jsme dorazili na konec tohohle toho dílu. Nebuďte smutný, za chvilku budou vycházet určitě další a další. Já se teď totiž nezastavím, dokud nedotočím kompletně celého Zaklínače. A většinou i se všema vedlejšíma úkolama a tedy a tedy. Takže lidi, doufám, že jste se dobře bavili. Pokud ano, podívejte se na další díl a uvidíme se zase příště, takže hej Rup a bye bye.